centrum miejscowości i co widzimy w tle? Prace remontowe przy budynku Gminnego Centrum Kultury, biblioteki, oczywiście części wykorzystywanej przez Straż Pożarną. No, prace przy robotach zewnętrznych są już dość mocno zaawansowane. Na ukończeniu mamy przykrycie nowy dach. Trwają prace przy wykonaniu elewacji. Wykonano już odwodnienie w dużej części budynku, więc wykonawca zmierza ku temu, żeby wszystkie prace zewnętrzne zostały wykonane przed zimą, a to, co pozostaje wewnątrz, a wewnątrz będzie generalny remont, wymiana wszystkich instalacji, wymiana podłoży, więc te prace na pewno będą mogły być wykonywane w okresie jesienno-zimowym, bo tak jak wspomniałem, termin zakończenia robót to jest końcówka kwietnia przyszłego roku, także jest bardzo dużo czasu i miejmy nadzieję, że bez problemu wykonawca się te roboty postara się zakończyć. I tutaj ile pieniędzy pracuje? To pracuje niespełna 2 miliony, 1 900 000 złotych. To są duże pieniądze, ale też zakres jest duży. Powstaną też nowe powierzchnie poddasza, które będzie mogło wykorzystywać Gminne Centrum Kultury, a tego miejsca potrzebują. Ja też już wielokrotnie wspominałem, że to też jest takie miejsce przejściowe, bo docelowo planujemy, żeby Gminne Centrum Kultury z biblioteką miały swoją siedzibę w pałacu, w wyremontowanym pałacu. Miejmy nadzieję, że pojawią się fundusze, żeby można było te prace rozpocząć i zrewitalizować ten obiekt, żeby służył celom kultury.